serdecznie, ale to bardzo, z nakładem na bardzo. Czymś większym, witam was oczywiście w Łokrzynie. Tak ogólnie na spontanie, że tak powiem, przyjechałem do Brączka. U siebie zdążyłem zrobić w polu. No i Bronek dzwoni pewnego dnia z zapytaniem, czy nie przyjechałbym na drugi dzień, albo przynajmniej do soboty, aby troszeczkę pomóc, ponieważ no, tej pracy jest naprawdę dużo. Jak sami zresztą widzicie. Tak mam drzwi zrobione, bo jak mam na 6, to niestety, ale nie widać kompletnie nic. I też kompletnie nie widać końca tego pola. Powiem wam, na tamtych górkach miałem dzisiaj zawał. W życiu czegoś takiego nie robiłem i ciężko z takiego płaskiego terenu przyzwyczaić się tutaj. Ale naprawdę uwierzcie, że nie lada wyczyń jest tutaj mieć pola. Także dzisiaj sobie działamy na bałach. Ogólnie przejąłem Brączkowskiego robotę. Bronuś sobie chodzi do szkoły, ja od rana tu już przyjechałem. Więc sobie zacząłem działać. A Brączek po szkole wrócił, pewnie spytacie, czemu go nie wymieniłem. A z racji takiej, że Brączyś pojechał orać. Mają jeszcze kilka pól, ogólnie dzisiaj mamy czwartek. Piątek 13, o kurna dziad. Mamy dzisiaj piątek 13. Przyjechałem w czwartek, południe. Więc wczoraj tylko ogarnęliśmy sobie pierścień, wale wymieniałem. Wieczorkiem skoczyć na pole, ale już nie było sensu, bo było dosyć późno, a też byłem zmęczony, bo przyjechałem autobusem. Ogólnie jutro jest sobota, w sobotę jedziemy orać, 6, 5, jeszcze nie wiem dokładnie. Wcześniej tej kamery nie miałem, tutaj dopiero podrzucili mi, jak i przy okazji obiadek. No kompletnie, jak sami widzicie, ja nic nie widzę. Dobrze, że już trochę coś tam wczułem sobie ten zestaw. Kompletna masakra. Nawet jakbym szyby przeczyścił, to i tak nic, uwierzcie, mordy mi to nie da. Ciężko, a co powiedzieć, z siewnikiem jeszcze.
tylko słyszę gwizd. No ale jak drzwi bym zamknął, to bym się ugotował. Pojedziemy jeszcze tędy, ja teraz sobie zrobię koło, objadę cały ten stawek. Nie mam pojęcia, jak ja później sobie wydzielę i będę tutaj podjeżdżał. To jest szok. Ciężko mi tu będzie, naprawdę całe pole jest mega zróżnicowane. To jest po prostu ciężki podjazd, tam nie dość, że podjazd, to i skos. A to uwierzcie, dzisiaj bokiem leciałem kilka razy i no mówię, halina, mam zawał. Tu dopiero orka. Tak.
to musicie mi to mordy wybaczyć. Aktualnie tu na tym polu zostałem sam, jeszcze wcześniej Bogdan jeździł, akurat kończył sianie. Wczoraj od godziny 13 było siane do godziny 1 w nocy i od samego rana. U mnie ogólnie została podana druga dawka. Pięknie akurat sobie tędy przejedziemy i nabierzemy to. Została podana druga dawka azotu na moje pole, 200 kilosaletry, oraz dwa dni wcześniej odżywki Maximus oraz Blackjack. Oczywiście też siarce magnezu. Nie wiem do kiedy tutaj zostanę. Myślę, że gdzieś do następnego końca tygodnia. W racji takiej, że będę musiał spadać do siebie, pryskać na grzyba. I na skracanie. W niedługim czasie troszeczkę mnie czeka. Byłem u pewnej osoby, naprawdę naprowadziła mnie sporo, aby zrobić to pole tak jak się należy. Zobaczymy jak to wyjdzie w tym roku.
napisać to łatwo w komentarzach. A naprawdę uda mi się dzisiaj to zrobić, jeżeli nic się nie stanie, nie wydarzy. Także to jest naprawdę szacunek. Też czasami gdzieś robię lekki zakład przez te górki na samym początku. No bo niestety wiecie, że jak ściągało, to i wały potrafiły naprawdę sporo zmienić tor jazdy, a tym bardziej chcę sobie jeszcze tam wyrównać. Jak widzicie, w tych zadoleniach akurat idealnie teraz wały mi wejdą.
wódeczki, my się będziemy powoli żegnać, może jeszcze z transportu, jak jeżeli ja będę musiał wracać. Bo nie wiem, ile tu naprawdę jeszcze zejdzie, bo to pole troszkę ma. Także ja wam bardzo serdecznie